Dzień dobry. Witam Pan dzisiaj na mapie Rzeka Popiołu, gdzie w zadaniu dziennym będę miał do zrobienia polowanie na mamuty, czyli strzelanie czołgów ciężkich. Dawno nas już na tej mapie nie było, nie było dawno filmiku żadnego stąd, więc jak najbardziej wypadałoby zrobić coś fajnego. I jak widać, bitwa toczy się z jednym punktem do przejęcia, umiejscowionym na centralnej części mapy na wysepce. Ale ja tam nie będę jechał. Wolę sobie wyłapywać się tych przeciwników wszystkich z tej strony. Pierwszy z nich to jest M6, akurat na nim M36, akurat na nim za bardzo mi nie zależy, ale skoro jest, no to sobie go strzelę. I tu jest ten przestrzał, o którym mówię, ale żeby z niego móc skorzystać, to przeciwnicy musieliby chcieć współpracować i jeździć krawędzią tej przełęczy. A tak coś mi się wydaje, że nie bardzo będą chcieli, dlatego zostawiam tamto miejsce i jadę sobie dalej na to podwyższenie tutaj. Stąd powinienem mieć zarówno pojazdy, które są na dole przed punktem, pod tym pierwszym mostkiem koło wysepki, jak też już te, które są na górze. I tak właśnie jest. Tutaj jest Tygrys H1, jest i z pierwszy, ale wynurzyła się PZ-a, za nią jest fałka. Fałka niestety dla mnie zorientowała się, co się dzieje. Nie miałem wystarczająco dobrego strzału. Po przeładowaniu okazuje się, że fałka wykorzystała swoje szczęście i mi uciekła. Za to strzeliłem do Tygrysa, który tam podjeżdżał już pod górę. Sam dostałem detrak od pojazdu, który stoi w miejscu tej 36 wcześniejszej. No a tutaj jest M4A3, też rozwalone. No chyba koledzy nie do końca wiedzą, że stąd jest bicie. No i po lewej stronie mogę się już spodziewać czołgów. Tam jest podświetlony ciężki czołg, a tu na górze też coś się świeci. Wyjeżdżam za filara i rozbija się koło mnie samolot. Tam chyba jeszcze poszły jakieś bomby. No coś tu powybuchało, te drzewko mi przeszkadzało, a z góry strzela do mnie AMX. No co ty, gościu, głupi jesteś? AMX rozwalony. O, ranga wpadła za to, za ten pojazd. No i bardzo dobrze. Wyjeżdżam za filara i stoi tutaj kawulec, KW-85. Ten ciężar, o którym wcześniej mówiłem. W sumie nieudany strzał za detraka. Teraz poprawka pod gąsienicę i wysadzony magazyn. Znowu chowam się za filarem. O, coś tu strzeliło. A skąd ty się tu wziąłeś? Kto ty jesteś? No, fałka. U góry znowu się coś podświetla. No ja dostaję strzała od M51. Następny mądry. I zobaczcie, że teraz tutaj na tej górce mam przestrzał na ISA-1, który już jest centralnie na punkcie. No ale ten przestrzał jest tu trochę za mały, nie bardzo mogę dokładnie wycelować, za to wynurzył się T-34 bokiem obróconą wieżą, więc nie było z nim problemu. A wyjechały do mnie jeszcze i z drugi. Mocno nachylony do przodu, weszło w górną płytę bez problemu. Niestety dojechał też PZ-3H. Tu już mam duże obrażenia, uszkodzenia. Wstawiam dym, ale dokończył mnie KW-1 właśnie z tego miejsca, gdzie chciałem od początku strzelać.
No myślę, że 9 fragów za jednego tygrysa, za jedną H1 to i tak niezły wynik. Teraz jadę po taniości Panterą D, ale już nie będę jechał w tamto miejsce, dlatego że od dłuższego czasu przeciwnicy mają przejęty punkt. Nam ucieka pasek. Jest trochę pojazdów przy punkcie pod mostkiem. Zrzucam artylerię właśnie tam na ten ciężar. Jeszcze jedna, którą miałem, wrzuciłem na dół. Tutaj jest teciak, jest KW1. Jeszcze jest tam M4. Do KW1 wszedł krytyk w dolną płytę. Teraz strzelam w górny pas, ale tam nie przyjmuje KW1. Niby jest możliwość przebicia, ale jest tak gęsto, że wolę strzelić w wieżę, w jarzmo. I jeszcze sobie strzelę do M4. A co? Pod mostkiem miejsce jest oczyszczone. Zrzucam artylerię na ten ciężar, który jest przy wjeździe na kapa. I nie ma się co rozdrabniać, teraz trzeba jechać i przejąć punkt, bo tego paska nam za wiele nie zostało. Kolejny strzał za krytyka w dolną płytę. Strasznie twarde zrobiły się te ruskie czołgi. Rzadko kiedy teraz chcę wchodzić za hita w dolną płytę. No ale koledzy rozwalili przeciwnika i niech sobie zajmują ten punkt. Ja nie potrzebuję. Ja potrzebuję strzelać do ciężarów. Tu jest Tygrys E. Rykoszet po pasie z przodu. No ale poprawka już weszła w weak spota. Kolejny ciężki czołg zaliczony do zadania, a na respie pokazał się flaczek. I Benz. Po tym flaczku dostałem do użycia bombę atomową. Oczywiście nie zwróciłem na to uwagi, dlatego że zajęty byłem tymi wszystkimi pojazdami i przede mną. Została mi tam Pantera D, Tygrys już jest rozwalony. Pantera ucieka, zjeżdża na dół, chroni się. Znowu tylko trafienie. I już do Pantery strzelał nie będę, zrzucę na nią tylko artylerię. I zobaczcie, że u góry na tej części mapy tam jest czerwony Tedek. I to jest dla nas bardzo niedobry układ, bo w tej chwili będzie mógł do nas wszystkich strzelać. Co gorsze, będzie mógł też strzelać do mnie. Niecierpliwych tylko informuję, że już wiem, że mam atomówkę do użycia. Niestety jest tłok w niebie i muszę czekać na swoją kolej. A że przede mną stoi SDKFZ, no to w międzyczasie sobie do niego postrzelam. Drugi krytyk. Atomówka włączona, czekam aż się włączy samolot. Ten Tedek z góry zjechał na dół i właśnie zginął, więc spokojnie mogę wyczekać na swoją kolej. No i lecę. A gdzie są wszystkie czerwone czołgi? To ja lecę takim ważnym samolotem, a ich nie ma? No wzięli sobie, wszyscy poginęli, no bez jaj. Bez czerwonych to już nie jest to samo. Nie no, bez czerwonych to bomba atomowa, to są tylko fajerwerki. Ale 15 fragów się liczy. Z mojej strony to wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki. Cześć.